X-Mania Television. Dzisiaj naszym gościem jest Michał Milczarek, lider zespołu Michał Milczarek Trio MM3. Warto powiedzieć, dlaczego dzisiaj Michał jest z nami. Jak wiecie, różne są drogi dochodzenia wykonawców do wywiadu w X-Manii. Michał napisał do X-Manii, że oto MM3, jego projekt, tego projektu płyta, ukazała się płyta, właśnie epka. Przysłał mi link do utworów, przesłuchałem. Reakcja była natychmiastowa. Powiedziałem, że bierzemy ten zespół, bo takiej perełki musielibyśmy naprawdę długo szukać. Więc siłą rzeczy odzew był nasz też natychmiastowy i tym sposobem Michał jest z nami. Michał Milczarek, kompozytor, gitarzysta, aranżer, nauczyciel gry na gitarze również. Również tak. Tak jest. Zanim przejdziemy do tego, aby mówić o tobie, przedstaw MM Trio. Z kim grasz na co dzień w tym projekcie? Należy zacząć od tego, że zespół już istnieje od stycznia, tak naprawdę, bo wtedy pojawiła się idea tego składu. Natomiast przez pierwszą połowę roku 2012 zespół istniał w składzie z innym basistą niż obecnie. Na basie grał Sebastian Kucharski. Obecnie na gitarze basowej Bartek Łuczkiewicz od czerwca. Na perkusji niezmiennie Mateusz Madrzejewski, no i ja na gitarze. Trochę komponuję, trochę gram, także tak to wygląda. No i co mogę powiedzieć o MM3? Muzyka, bo wszyscy o to pytają, muzyka to jest instrumentalna muzyka improwizowana w ten sposób. Celowo unikam szufladek jazz, fusion i tak dalej, i tak dalej. Dlatego, że zawsze bardzo trudno jest wyjaśnić, dlaczego akurat fusion, albo dlaczego akurat jazz. Jeżeli jazz, to dlaczego mamy przester, a jeżeli fusion, to dlaczego gramy standardy jazzowe i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także instrumentalna muzyka improwizowana. Bawimy się ze sobą po prostu dużo na próbach i na koncertach. Aha. Rzecz zaskakująca, to co mnie najbardziej zaskoczyło, kiedy słucham waszego materiału, sobie myślę, przecież to muszą być naprawdę doświadczeni, no, starzy muzycy z wielkim bagażem. I myślę sobie, dlaczego ja ich przegapiłem? O co chodzi? Spojrzałem na twoją notkę, masz 22 lata. Potem poczytałem sobie o was, o projekcie MM3. Macie duże doświadczenie, graliście w wielu projektach. To zapytam cię, kiedy zacząłeś grać na gitarze? W kołysce? Nie, no zacząłem grać na gitarze, kiedy miałem jakieś 15 lat. 14 może, coś takiego. No i oczywiście, wiesz, na początku to jest miłość do jakiejś muzyki rockowej, progresywnej i tak dalej, i tak dalej. Ja miałem ogromne szczęście, dlatego że w wieku 17 albo 18 lat trafiłem na warsztaty do Marka Raduli, który zaraził mnie miłością nie tylko do samego instrumentu, ale do muzyki około jazzowej w ogóle. No i Marek to jest taki mój ojciec chrzestny tak naprawdę. Dzięki niemu zainteresowałem się muzyką improwizowaną, którą tworzę teraz po prostu. Także zresztą brałem udział w bardzo wielu edycjach, bodajże to było chyba 5 edycji warsztatów u Marka. Szóstą poprowadziłem już razem z nim na jego zaproszenie. Pozdrawiam serdecznie Marka w ogóle w tym miejscu, to jest dobra okazja. Także w ogóle zespół Pier 2 to był na początku taki wyznacznik, chyba w ogóle w Polsce taki wyznacznik grania fusion, bo niewiele zespołów przyjęło podobną formułę. Następnie przyjechałem do Warszawy na studia, ale tak naprawdę po to, żeby grać na gitarze tutaj. Założyłem zespół Confusion, który już dzisiaj nie istnieje, choć są różne plany reaktywacji tego składu. No i naturalną koleją rzeczy było to, że zaprosiłem muzyków do stworzenia własnego autorskiego projektu. To się teraz dzieje, po prostu. Gramy. Zanim pogadamy sobie o MM3, o niektórych twoich projektach, ich było sporo, ale tak na przykład, co to było? No Soul City. No Soul City to był bardzo poważny zespół, który na swoim koncie miał dwie wydane płyty, również własnym sumtem, ale to były long playe. Zespół, który sporo namieszał na początku lat 2000 w muzyce soulowej w Polsce, dlatego chociażby, że przyjął w ogóle
formułę, która jeszcze wtedy nie była aż tak popularna w Polsce. Czerpali, to był w ogóle duet producencki, Olga Matylda Woźniak i Mateusz Tomaszewski, i czerpali pełnymi garściami z amerykańskich wzorców i jakby przerabiali to po swojemu i robili, uważam, bardzo, bardzo ciekawą muzykę, szczególnie drugi album. A moja historia związana z tym zespołem polega na tym, że w jakiś sposób na siebie trafiliśmy, złapaliśmy kontakt. Zostałem zaproszony do tego, żeby zagrać koncert promujący drugą płytę zespołu w Radiu Roxy. I wtedy to się zaczęło. Następnie tych koncertów jeszcze było parę. W tym momencie wiem, że New Soul City jest w zawieszeniu. Olga siedzi w Anglii, a Mateusz u siebie w Starachowicach produkuje różne dzieła. Także. Bardzo szkoda, że już nie grają, bo to bardzo, bardzo, bardzo fajny zespół był. High Five Band? High Five Band to był taki zespół, który został stworzony tak naprawdę z inicjatywy mojej i Kamila Kukli, perkusisty Confusion. To był zespół stworzony tylko i wyłącznie w celu rozgrywania tak zwanych jam session w Warszawie. Odbyliśmy kilka prób i zagraliśmy kilka jamów. Zresztą to był fenomenalny skład na czele z Maciusiem Maszyńskim, świetnym wokalistą. Zagraliśmy parę jamów i jakoś tak rozsypało się. Przede wszystkim ze względów organizacyjnych, to znaczy bardzo, bardzo, bardzo wówczas trudno było znaleźć dobre miejsce do tego typu imprez i wyrozumiałych ludzi, którzy by zrozumieli ideę jamów. A co robiłeś w bydgoskim chórze gospel? Bydgoski chór gospel, a tam z kolei trafiłem poprzez basistę zespołu Confusion, Andrzeja Sowerskiego, który miał kontakt z Piotrkiem Pawlickim, który jest tam kompozytorem, dyrygentem. I to była, że tak się wyrażę, totalna sytuacja sidemańska, to znaczy dostajesz telefon, czy chcesz zagrać? Tak, chcę zagrać. Potem dostajesz na maila utwory, nuty, jedziesz do Poznania, do Bydgoszczy, grasz i wracasz. Także to były sytuacje totalnie sporadyczne, także tam raczej jako... Braliśmy udział jako sidemeni z Andrzejem i nie tylko z Andrzejem, bo tam również cała rzesza bardzo poważnych muzyków razem z nami. A jak to się stało, że zostałeś nauczycielem w Warszawskiej Akademii Rocka? Do Akademii Rocka trafiłem poprzez mojego kumpla Tadeusza Nowaka, świetnego gitarzystę zresztą. To jest jeden z moich autorytetów, bardzo, bardzo poważny zawodnik. Tadeusz pracuje w Akademii Rocka od bardzo dawna, potrzebował zastępcy na wakacje, dlatego wziąłem za niego parę lekcji i już zostałem w Akademii. No i tak naprawdę jest to, oprócz zespołu, moje główne zajęcie w tym momencie. To pochłania bardzo dużo czasu i bardzo dużo energii, ale jest to bardzo przyjemne, bo praca pedagoga jest naprawdę bardzo satysfakcjonująca, to muszę przyznać, że jest w porządku. Zresztą, odwołując się do mojego trio, każdy z nas jest pedagogiem, co jest ciekawe. Mateusz uczy, Bartek również, także jesteśmy muzykami, pedagogami wszyscy. No to powiedz coś o swoich uczniach. Są pojętni, jak to jest teraz z poziomem gry? Jest wiele programów, Must Be The Music, sporo kapel się pojawia. Jaki jest z tym poziomem? Czy to jest tak, że przychodzą młodzi ludzie, nie wiem, 12-letni, 10-letni? A no właśnie, jak jest z poziomem? Wiesz co, to jest tak, że jeżeli chodzi o przedział wiekowy, to wygląda w taki sposób, że mam uczniów w przedziale wiekowym między 11 a 50, może coś takiego. Potencjał jest bardzo różny, umiejętności są bardzo różne, ale jak już przychodzą na lekcje, to najczęściej wiedzą, po co chcą się rozwijać w bardzo różnych kierunkach, bo czasami z ludźmi się robi, wiesz, skale modalne i standardy jazzowe, a czasami z niektórymi gniewnymi nastolatkami należy po prostu przerabiać obowiązkowe covery Metaliki. I to się czyni. Ale to jest bardzo okej. Okay. Uważam, że poziom jest w porządku, ludzie w tej chwili mają dostęp do ogromnej ilości muzyki, bardzo wiele znają. Jeżeli nawet nie są do końca świadomi tego, co się dzieje w muzyce,
to przede wszystkim znają tą muzykę i to jest okej. Jest jakiś fundament, jest jakieś pole do rozmowy. Nie, nie ma takiej sytuacji, to też się oczywiście czasem zdarza, ale bardzo rzadko jest coś takiego, że przychodzi na przykład człowiek w wieku 18 lat i na hasło Jimi Hendrix robi, wiesz, Jimi Hendrix, co to jest? Nie? To się zdarza rzadko i to dobrze. A cała reszta to już tylko i wyłącznie już tkwi w ich pracy. A miałeś taki przypadek, takie olśnienie, że przychodzi sobie 12-latek i na początku, na wejściu od razu gra sobie Purple Haze, Hendrixa, dajmy na to, i po prostu mówisz o nim, że już naprawdę niewiele z nim można zrobić, bo gra świetnie. No jeszcze aż tak niestety. Ale mam kilku uczniów, o których mogę z całą pewnością powiedzieć, że za parę lat zostaną profesjonalnymi gitarzystami. Mhm. Mają ogromny potencjał do tego i nie będzie wstydu na pewno. Jasne. A czy w szkole, bo oczywiście uczą się tam gry na perkusji, na basie, na innych instrumentach, bywa tak, że uczniowie zakładają sobie kapelę w trakcie gry albo potem? Tak, oczywiście. Są takie sytuacje, uczniowie zgadują się, robią kapele, przeważnie rockowe, no bo jest to Akademia Rocka przecież. I mają nawet okazję występować, dlatego że Akademia organizuje cykliczne koncerty, koncerty firmowane Akademią Rocka, na których mogą się pokazać właśnie uczniowie ze swoim materiałem, z coverami, zaprezentować się przed publicznością w dużym klubie. Również to są koncerty z cyklu uczniowie i nauczyciele na jednej scenie. Fantastyczna sprawa, bo dla ludzi, którzy mają 14-15 lat, wystąpić przed publicznością, która ma tam 200 czy 300 osób, to jest ogromna sprawa. Także to jest bardzo ważne. Pogadajmy chwilę o epce The Big Game. Jak długo powstawał ten materiał? Jak możesz określić sposób, sam proces twórczy? Czy to są rzeczy, które, nie wiem, nagraliście zaraz przed okazaniem, czy musiały te kawałki trochę odleżeć? To znaczy tak, nagranie tych utworów faktycznie odbyło się bardzo niedługo przed nagraniem. Natomiast proces twórczy, proces powstawania tego materiału. Proces twórczy trwał tak naprawdę od stycznia, to znaczy od momentu, kiedy wymyśliłem sobie, że no kurczę, chcę mieć swój zespół, bo czuję, że jakoś tak mam takie ambicje i w tym, co się dzieje w mojej głowie, jest jakiś potencjał. No i te utwory po pierwsze powstawały od stycznia, były komponowane, przede wszystkim były aranżowane przez bardzo długi czas, z tego względu, że jako, że jest to muzyka powiedzmy około jazzowa, no niech będzie, to te aranże ulegały bardzo wielu zmianom. Bardzo istotne również było to, że do czerwca partie basowe grał tam Sebastian, a od czerwca Bartek, dwaj zupełnie różni basiści, z zupełnie różnym podejściem do instrumentu. Natomiast samo nagranie odbyło się w pierwszych dniach września, to było chyba 1 i 2 września w Centralnej Warszawskiej Wytwórni Dźwięku, a płyta ukazała się 30 września. 30 września był koncert promujący pierwszy na trasie tak zwanej, gdzie już można było tą płytkę kupić. Także sam etap produkcji tutaj nie był absolutnie długi, chociażby z tego względu, że ta muzyka nie wymaga jakiejś daleko posuniętej postprodukcji. Przede wszystkim tutaj producent w przypadku muzyki około jazzowej czy muzyki fusion ma jak najmniej zepsuć, a akurat Piotrkowi Stańszewskiemu się udało nie tylko nie zepsuć, ale jeszcze podkreślić to, co, mam taką nadzieję, podkreślić to, co w zespole najlepsze, także jestem z tego bardzo zadowolony. Poszukiwałem waszej muzyki, oczywiście oprócz materiału na The Big Time, Big Game, i powiedz coś o utworach, które są na MySpace'ie, bo to są inne utwory, między innymi The Persistence of Memory, Fully a Dream. Czy to są rzeczy, które się znajdą na następnej płycie, a w ogóle dlaczego się na epce nie ukazały tej tutaj? To znaczy, numery, które są na moim MySpace'ie, to są utwory nagrane przez zespół Confusion. Także trzymam sobie to tam jako taką pamiątkę. Są to moje kompozycje.
Chociaż nie, Fulfilled Dream jest kompozycją wspólną moją, Andrzeja i Kamila. Ale Jibril Farage, ta Persistence of Memory, to są utwory moje, które napisałem jeszcze za czasów Confusion, ale które gram z MM3 na koncertach. Wyszedłem z założenia, że jeżeli już te numery są nagrane przez jakiś tam skład w studio, to skoro mam nowy zespół, są nowe pomysły, według mnie świeższe, być może dojrzalsze, to nie ma sensu wracać póki co do tamtych. Być może do nich wrócę w przypadku nagrywania tak zwanego long playa, ale to na razie się jeszcze z tym wstrzymujemy, bo to wymaga jednak dużo pracy i chyba jednak jeszcze większej dojrzałości, tak myślę. Gracie muzykę instrumentalną, ale gdzieś powiedziałeś, że tworzycie muzyczne opowieści. Te wasze utwory, chyba mówiłeś właśnie o The Persistence of Memory, który powstał na bazie obrazu jakiegoś. A jak jest na przykład z innymi utworami? Interesuje mnie Where is My Pillow, mój ulubiony utwór zresztą. Naprawdę? Naprawdę. Jednak blues się broni. Tak, blues się broni jak nic. Powiedz mi, jak właśnie, skąd te tytuły Motley na przykład? Motley to jest rockowy kawałek, można powiedzieć, prawda? No, jest to dość poważna rockowizna. Chodzi ci o tytuły. O tytuły, tak. Skąd się biorą tytuły właśnie? Te pozostałe utwory. Utwory też powstały na bazie jakichś obrazów, czy nie? Czy skąd się wzięły? Nie. Znaczy, akurat Persistence of Memory jest jedynym utworem, który powstał na bazie obrazu. Salvadora Dali, który jest zresztą moim ulubionym artystą, także tutaj jakby ciąg przyczynowo-skutkowy jest oczywisty. Natomiast każdy utwór ma jakąś swoją genezę, no nie? Ma jakieś źródło inspiracji, no nie? I teraz muzyka instrumentalna jest na tyle abstrakcyjną sferą sztuki, że no, te tytuły same w sobie w tym momencie również będą miały charakter abstrakcyjny. Także w moim przypadku przynajmniej najczęściej się dzieje tak, że tytuły numerów sięgają gdzieś tam do właśnie źródeł inspiracji. Na przykład mój ukochany utwór z kolei, Ginger, czyli Rudzierec, napisałem dla mojej ukochanej Marty, którą pozdrawiam zresztą serdecznie z tego miejsca. Zresztą jest to baladka bardzo taka delikatna, romantyczna. Where is my pillow z kolei? Where is my pillow właśnie? Bo po pewnym czasie się właśnie już o tych źródłach inspiracji zapomina. Ale z tego co pamiętam, Where is my pillow został napisany przeze mnie gdzieś w okolicach, to proces twórczy tutaj trwał mniej więcej 10 minut. Po prostu wziąłem gitarę, zrobiłem akordy, temat i po prostu jest. I to chyba było tak, że w ogóle właśnie Marta powiedziała mi, nazwij utwór Where is my pillow, będzie śmiesznie. Było coś tam w porannym wstawaniu, wiesz, jak to 8 rano na studia i tak dalej, tak dalej. No i tak się wziął Where is my pillow. Jibril Farage to jest ciekawym przykładem, dlatego że to w ogóle oznacza Archanioł Gabriel i to wynikało z moich inspiracji książką Szatańskie wersety Salmana Rushdiego. Także te inspiracje są bardzo różne, ale jeżeli chodzi o tytuły, no to właśnie one gdzieś tam odnoszą się do tego źródła powstawania numeru. Na chwilę chciałem się zatrzymać przy muzyce instrumentalnej. Wiesz dlaczego? Bo jakiś czas temu, poprzedni wywiad, który robiliśmy z zespołem NAO, zespołem, który przez przez dłuższy okres czasu był zespołem instrumentalnym i nagle stwierdzili, że czegoś im brakuje. Brakuje im wokalu, wzięli wokalistkę, która tak naprawdę wokal swój traktuje jako instrument. Tak się zastanawiam, słuchając sobie MM3, czy jest możliwe, że za czas jakiś też uznacie, że przydałby wam się wokal? Myślę, że nie, dlatego że każdy z nas jest jednak zakochany w muzyce około jazzowej. Zresztą tutaj akurat formuła jest dość okrojona, nie? Bo trio jest formułą bardzo oszczędną, jeżeli chodzi o instrumentarium. Ale z kolei jest bardzo inspirującą dla nas, dlatego że zostawia nam dużo wolności. Wokal absolutnie nie, dlatego że kochamy wypowiadać się poprzez swoje instrumenty. Gitarą, bębnami, gitarą basową można wyrazić bardzo wiele, być może tak, tyle samo, ile poprzez wokal, prawda? Poprzez śpiew. Po prostu tutaj emocje czy jakieś opowieści są zawarte w dźwiękach. Tak to widzę. No i to ma oczywiście charakter abstrakcyjny,
prawda? No ale to jest właśnie w tym najbardziej chyba pociągające. Mówię w tej chwili o muzyce instrumentalnej, że trudnością tutaj, ale znaczy wyzwaniem dla artysty, ambicją, tak, jest właśnie to, żeby jak najwięcej wyrazić dźwiękami. To akurat szczególnie interesującą kwestią jest improwizacja na perkusji. No, na przykład solo perkusyjne. Gramy taki numer Tuan Has Never Seen Shanghai, to jest tytuł roboczy, jeszcze się zastanawiamy. W każdym razie jest to numer, który ma bardzo, że tak się wyrażę, zawiłą fabułę, którą chłopakom przedstawiłem na próbie, ale nie będę tego przytaczał teraz w wywiadzie, zresztą w ogóle nie chciałbym tego robić, dlatego że każdy ma prawo do swojego odbioru. Natomiast sporo czasu spędziłem z perkusistą Mateuszem Modrzejewskim, tłumacząc mu, co chciałbym, żeby wyraził poprzez solo na perkusji. I faktycznie on gdzieś tam gra o tym. Tak się przynajmniej zdaje to robić. No, także o to chodzi w muzyce instrumentalnej. O tą zabawę dźwiękami i o budowanie jakiejś opowieści na bazie tego. To, co gracie, polega chyba w głównej mierze na improwizacji. No zdecydowanie tak. Hmm? To jest muzyka improwizowana. Właśnie. Musicie mieć do siebie straszne zaufanie, no bo tak się spodziewam, jak to jest na koncertach. Przecież wasze podróże muzyczne mogą was zaprowadzić w rejony, no można powiedzieć, nieprzewidywalne. Jak się w ogóle porozumiewacie na scenie? Jak to jest z improwizacją? Dajcie sobie jakieś znaki, że chłopaki, zmieniamy tempo i gramy sobie szybciej albo wolniej. Jak to jest? Jak się porozumiewacie? System znaków jest tutaj, wydaje mi się, dość okrojony, w sensie raczej opiera się na spojrzeniach, a że znamy się dość dobrze, to po spojrzeniach wiemy, czy było dobrze, czy źle. Zwykle jakieś takie porozumiewawcze spojrzenia odnoszą się do tego, co się stało sekundę temu. Natomiast poza tym porozumiewamy się za pomocą dźwięków, no nie? Czyli tak naprawdę każdy podąża za resztą. No i jakoś staramy się budować zgrany organizm w tym przypadku, prawda? Bo tego typu muzyka opiera się na takim dość oczywistym schemacie, zresztą od którego staramy się, na ile możemy uciekać, ale opiera się na schemacie temat utworu, improwizacja. Z tym, że zawsze jest to oparte na improwizacji któregoś z instrumentów, prawda? Nigdy nie jest tak, że improwizują wszyscy naraz. Wtedy się robi niebezpieczny free jazz, a free jazz, jeżeli jest totalnie niekontrolowany, to jest nieznośny. Natomiast jeżeli jest ustalone w aranżacji, że powiedzmy w tym momencie jest improwizacja gitary basowej, to główną rolę przyjmuje basista, reszta zespołu, to znaczy perkusja i gitara w tym przypadku, podąża za nim. No i dzieją się rzeczy nieprzewidywalne zupełnie w ten sposób. Natomiast wszelkiego rodzaju znaki porozumiewawcze jakby przed dajemy sobie dźwiękami. Raczej tutaj nie ma żadnych znaków w stylu zmiana tempa, coś tam, wiesz, dwa, trzy, nie. Tylko dźwięki. A jaka jest rola publiczności, zastanawiam się, czy bywa tak, że na przykład, jeżeli sobie gracie, improwizujecie i czujecie, że ludzie tego nie kumają w ogóle, nie dociera do nich, to jak to jest, że co, momentalnie zmieniacie sobie formułę i tak chcecie sobie, no, spowodować oczywiście, żeby publiczności się spodobało. Jaka publiczność? Wiesz co, to jest tak, rola publiczności przy tego typu muzyce, znaczy właśnie nie wiem, czy przy tego typu muzyce, w każdej muzyce chyba, rola publiczności jest ogromna, bo koncert jest udany wtedy, jeżeli uzyskujesz od publiczności tak zwaną energię zwrotną, prawda? To już jest wtedy super, bo to ci dodaje skrzydeł. Jeżeli jest świetna publiczność, która rozumie w miarę to, co grasz, jest to publiczność kulturalna, która na przykład wie, kiedy zaklaskać po solówce. Wbrew pozorom nie jest to tak oczywiste, naprawdę.
to w tym momencie już czasem to Marek Napierkowski kiedyś powiedział, że to są takie sytuacje, w których niekiedy na koncercie zdarza się, że grasz lepiej niż umiesz. No i coś takiego się oczywiście zdarza. Ostatnio mieliśmy okazję grać na festiwalu jazzowym w Rzeszowie. I tam zebrała się bardzo liczna publiczność, która była fenomenalna, naprawdę. Bardzo kulturalni ludzie, osłuchani. Świetne przyjęcie, no i koncert był znakomity. Nie mam pojęcia, co zagraliśmy i jak zagraliśmy, nie wiem, ale koncert był świetny, naprawdę. Natomiast czasem oczywiście zdarza się tak, że przychodzi garstka ludzi, bo przecież koncerty jazzowe wcale nie są super popularne, a szczególnie koncerty jazzowe nieznanych artystów, a takim artystą właściwie jestem, czy jesteśmy z chłopakami, więc oczywiście zdarza się tak, że jest garstka ludzi, kończy się jakiś bardzo podniosły utwór, prawda, po 10 minutach i tak z publiczności tak. Także tak to wygląda. Jest bardzo różnie, ale oczywiście zawsze jest profesjonalizm, trzeba się dostosować do sytuacji i tyle. Przed koncertem, jak zaglądamy czasem za kulis na salę i na przykład jest tam 10 osób, prawda, to sobie mówimy, no dobra, to w takim razie musimy zagrać po prostu najlepszą próbę na świecie. I jedziemy grać próbę po prostu. Ale co ciekawe, to jest też tak, że nie ma reguły, bo zdarza się, że gra się koncert dla powiedzmy 50 osób czy 100 osób, które no, przyjdą, prawda, siedzą, no fajnie, chłopaki grają, nie, super. No i potem te 2 godziny mijamy, schodzimy, brawo. A zdarza się tak, że gra się koncert dla 10 osób, które dają nieprawdopodobną energię zwrotną, że te 10 osób potrafi zrobić świetną atmosferę. Nie ma reguł. Nie ma reguł. Także wszystko zależy. To jest trochę właśnie tak jak z tą muzyką, prawda, którą gramy. Wszystko się dzieje tu i teraz. Nie wiemy, co się zdarzy za 2 sekundy i to jest super. MM3 to jest zespół na tyle specyficzny, że ja tak was słucham, to ja nie wiem, czy jesteście, że tak powiem, odpowiednim zespołem dla publiczności jazzowej, bo gracie zbyt rockowo i bluesowo. A dla publiczności rockowej, to wy jesteście zbyt jazzowi. No, a wyobrażasz sobie wasz koncert na przykład w Jarocinie albo na przystanku Woodstock? Absolutnie nie. To jest w ogóle problem tak zwanej muzyki fusion, prawda? To o czym mówisz. Na festiwale jazzowe, no trochę zbyt rockowi. A ten w Rzeszowie, to był wasz pierwszy festiwal w ogóle, tak? To był nasz pierwszy festiwal, tak. To był nasz debiut festiwalowy. No jak jazzowa publiczność? No znakomicie. Nie, no bo jednak ta muzyka, mimo wszystko będę się upierał, bardziej jest zbliżona do muzyki jazzowej niż do muzyki rockowej. Tak to odbieram. Przede wszystkim z tego względu, że pojawia się tam element, bardzo istotny element improwizacji, która trwa przez większość czasu tak naprawdę. No i to, wydaje mi się, wynosi nas i muzykę fusion w ogóle gdzieś tam na półkę z napisem jazz, powiedzmy, ewentualnie. Tak? Ale występu w Jarocinie absolutnie sobie nie wyobrażam, bo to jest zupełnie inny charakter publiczności, prawda? Inny charakter imprezy. Tam, prawda, 15 tysięcy ludzi, które krzyczą, tańczą, skaczą pogo i tego typu sytuacje. A to jest jednak muzyka, która wymaga, wydaje mi się, większego skupienia, ciszy. Wbrew pozorom, dlatego że często, chociaż gramy głośno, bardzo często również gramy cicho. No, na festiwalu w Jarocinie nie wyobrażam sobie sytuacji, w której w trakcie utworu nagle pojawia się na przykład 3-sekundowa pauza. Nie? Że gramy pauzę i w ogóle to jest shocking. A tak się zdarza, prawda? Także. A już tak sobie się zastanawiam, dobra, zostawmy Jarocin, bo nawet gdybyście zagrali. Był bardzo ciekawy w ogóle. Na przykład, gdybyście zagrali Motley, może akurat ten kawałek by poszedł. Ale wiesz co? Okay. Na Rafie Blues, Where is My Pillow, moglibyście zagrać. No, z wielką przyjemnością zresztą. No tak, Where is My Pillow jest takim utworem, który na Rafie Blues jak najbardziej. No dobrze, ale wiesz, poza tym, że jest Where is My Pillow, to jeszcze mamy cały repertuar, który już do końca bluesowy nie jest. I jednak. W ogóle festiwale takie większe, czy też, prawda, otwarte, typu plener, które z definicji nie są jazzowe, są dla takiej muzyki niebezpieczne, bo to jest ogromne prawdopodobieństwo, że artysta może nie zostać zrozumiany, prawda? A nie ma sensu narażać na to artystę i publiczności chyba. Dobrze, ustaliliśmy, że wokal wam nie jest potrzebny, a co z rozszerzeniem i instrumentarium? Tak się zastanawiam, że
na przykład jeden z swoich ulubionych artystów, Scofield, na przykład, no tam jest saksofon, jest kontrabas, wyobrażasz sobie, że, żeby dołączył do was jakiś muzyk albo muzycy? Tak, oczywiście. To znaczy, w ogóle formuła, czy trio, czy kwartet, kwintet, sekstet i tak dalej, i tak dalej, to jest sprawa bardzo otwarta, prawda? Bo w muzyce jazzowej, czy około jazzowej, zawsze muszę uważać na to, bo jazzu nie gram, więc muszę mówić około jazzowej. W muzyce około jazzowej jest tak, że przede wszystkim istotna jest otwarta głowa. No. Muzyk, który potrafi zagrać w trio i tylko w trio, jest moim zdaniem mniej wartościowy niż muzyk, który potrafi znaleźć się w każdej sytuacji. No bo to już jest jakiś element tego, powiedzmy, tak zwanego profesjonalizmu, prawda? No Scofield się potrafi znaleźć wszędzie i zawsze zagra jak Scofield. Zawsze będzie super. Natomiast to jest tak, że Scofield występuje również w kwartecie, występuje w kwintetach, ale występuje w trio i to są jakby osobne historie. Także Michał Milczarek Trio to jest historia, która będzie trwała jako trio, dlatego że trio jest moją ulubioną formułą, co nie znaczy, że kiedyś nie powstanie na przykład jakieś MM4 czy MM5. Nie ma tutaj reguły. Być może wiesz, być może za tydzień obudzę się i powiem, kurczę, saksofon, robimy trasę z saksofonem, być może. No, nie jest to absolutnie wykluczone. Bardzo lubię saksofonistów. Także sytuacja jest otwarta w ten sposób, powiem. Wyobrażam sobie bardzo różne okoliczności muzyczne, w których się możemy poruszać i w których możemy aranżować zresztą te utwory. To jest też istotne. Dobra, Scofield się pojawił, muszę cię zapytać też koniecznie o Mike'a Landaua. Powiedz mi, kiedy tak naprawdę odkryłeś tego gościa i co to były za dźwięki, utwory? Widziałeś może go na żywo? No nie, niestety nie, ale myślę, że jakby Michael Landau przyjechał do Polski, to nie wiem, na piechotę bym poszedł, żeby tam do Szczecina, żeby go... Na Michaela Landaua trafiłem poprzez Marka Raduli, który mi go pokazał. Marek zresztą siebie też bardzo inspiruje Landauem. Trafiłem na niego no parę lat temu. To jakieś 2-3 lata temu i to były tego najsłynniejsze numery typu I'm Bust i tak dalej. To jest artysta tego typu, którego śledzi się na płytach, które już się zna na pamięć, ale przede wszystkim śledzi się go na YouTubie. Znam paru moich świetnych kumpli gitarzystów, którzy co rano jak się obudzą włączają YouTube, Michael Landau, filtr, data przesłania, no i czy coś nowego było sprzed paru dni z koncertów, no i śledzimy. Z ręką na sercu mogę powiedzieć, że z tymi kolegami gitarzystami myślę, że znamy bodaj wszystkie pliki, które się na YouTubie okazały z Landauem. To jest już trochę taka choroba psychiczna, ale no, to jest coś na kształt idola, no nie? Także to się śledzi, bo to jest źródło inspiracji ogromnej. Landau jest fenomenalny. To jest taki gitarzysta totalny. Nie? To jest facet, który potrafi zagrać muzykę jazzową, muzykę fusion w swoim autorskim projekcie, ale na przykład potrafi się znaleźć zaraz w sytuacji popowej, na przykład, gdzie gra na gitarze Jamesem Taylorem, Rosem Ramazzotti, Christiną Aguilerą i tak dalej, i tak dalej. To jest fantastyczne. Tylko i wyłącznie się uczyć od takiego gościa. No dobra. Inspirują cię gitarzyści, mówiliśmy o saksofonistach, ale wiem też, że fascynują cię pianiści. Dlaczego? Z pianistami to jest tak, że wielu muzyków zazdrości im tej lewej ręki, prawda? Bo pianiści są w bardzo, bardzo komfortowej sytuacji, że oprócz tego, że tutaj się dzieje improwizacja, to tutaj jeszcze mają podkład. Akompaniament. Świetna sprawa. Ale pianiści są no, kopalnią fraz fenomenalnych, kopalnią harmonii, no właśnie chociażby z tej przyczyny, że mają 10 palców i potrafią z nimi robić niesamowite rzeczy. Harmonie grane przez pianistów przede wszystkim mają ogromną rozpiętość. Mogą zagrać rzeczy, których inne instrumenty naturalnej przyczyny nie są w stanie zagrać. Wiesz co, no, jak słucham płyty czy Roberta Glaspera, czy Keitha Jarretta, a na polskim gruncie na przykład Marcina Wasilewskiego, ostatnia płyta Faithful, świetna, no czy Leszka Możdżera, to w ogóle jest instytucja, to zawsze mam taką ambicję, żeby spróbować to, co ci pianiści robią w swoich kwartetach czy triach, żeby spróbować przenieść na trio gitarowe.
bo staram się zresztą na gitarze często zabrzmieć nie jak gitara. Może nie podchodzę do tego aż tak ortodoksyjnie jak Holsworth, który robi wszystko, żeby na gitarze nie grać, grając na gitarze, ale staram się szukać różnych brzmień. No i pianiści są inspirujący dla mnie pod tym względem. Jak najbardziej. Klimat, który potrafią stworzyć. Szczególnie mówię o triach pianistycznych. Typu właśnie Marcin Wasilewski. Świetny. Zresztą Marcin Wasilewski Trio to jest taki zespół, który wydał ostatnio płytę Faithful i słychać na niej, że chłopaki grają ze sobą od 20 lat. I to jest niesamowite właśnie. Każdy z muzyków, których znam, który przesłuchał tą płytę właśnie, każdy mówi, że słychać, że grają ze sobą 20 lat i tak super. Zresztą ambicją i tym celem jest, no żeby tak zdobyć takich chłopaków, z którymi można by zagrać tak 15 lat w trasie, 15 lat prób, to potem zagrać taką płytę, no ale to słychać naprawdę. Zgranie zespołu jest niesamowitą sprawą. Chciałbym zadać teraz pytanie. Pogadajmy sobie o twoich gitarach, ale moglibyśmy sobie gadać teraz 3 godziny, ale... Jest tyle ciekawszych tematów. Postaram się tylko tak. Wiem, że grasz na Fenderze i gitara, która została zrobiona dla ciebie, się nazywa Sur, tak? Sur, tak. Przez kogo została wykonana? Jak to się... Wiesz co, Sur to jest taka firma ze Stanów Zjednoczonych, bodajże z Kalifornii, jeżeli się nie mylę. I to są ludzie, to znaczy firma w ogóle została założona przez Johna Sura, faceta, który przez 20 lat pracował w Fenderze. Tylko odszedł z Fendera i zrobił sobie swoją firmę, swoje gitary. Złożyłem zamówienie u nich na konkretny rodzaj gitary z konkretną specyfikacją i tak dalej. I po prostu ją dla mnie zrobili lutnicy z Sura. Trochę na to czekałem, ale wysłali mi, dostałem. Droga była? No trochę tak. No ale nie rozmawiałem o pieniądzach. Okej. Okay. Dobra. Pokrótce nie chcę denerwować rodziców po raz kolejny. Tak, i kolegów muzyków, prawda? No bo tak. To jest zazdrość. No tak. Zawodowa. Powoli kończymy. Z ciekawości czystej, bo to jest pytanie może błahe, ale wasze tournée było reklamowane plakatem, na którym macie zasłonięte twarze płytami winylowymi. Tak. Skąd ten pomysł? Dlaczego nie ujawniacie swoich twarzy? To jest zdjęcie, które zostało zrobione na pewnej bardzo sympatycznej sesji zdjęciowej w jednym z lokali w Warszawie. Była to sesja bardzo awaryjna z tego względu, że byliśmy umówieni na taką naprawdę poważną sesję z poważnym fotografem, który na godzinę przed sesją zadzwonił do nas i stwierdził, że jednak nie przyjdzie, bo bodajże szpital, wtedy jakaś tam sytuacja. No więc za aparat chwyciła moja dziewczyna, która wymyśliła, że zasłońcie sobie twarze płytami, zrobiła zdjęcie i jest. Także oczywiście to było tak, że no dobra, no to zaraz się umawiamy na następną sesję i tak dalej, i tak dalej. To gdzieś tak było w okolicach lutego chyba, czy marca. No ale jak to jest taki paradoks życia, że sytuacje awaryjne trwają najdłużej i wyjścia prowizoryczne trwają najdłużej. No i tak ten plakat już został i jest z nami. Myślę, że jeszcze będzie trochę, tak naprawdę. Kończycie trasę teraz już waszą, tak? Kończycie. Jak ją podsumujesz? Kilkanaście koncertów. Jak powiesz, jakie było przyjęcie? Gdzie wam się grało najlepiej, gdzie najgorzej? No nie, gdzie najgorzej to nie powiem, bo wszędzie się grało świetnie, bo tak już jest. Po prostu lubimy ze sobą grać i lubimy grać dla ludzi. To jest ekstra. Chodzi o publiczność. Wszędzie była publiczność w porządku. Czasem powiedzmy zjawiała się licznie bądź nie, ale przeważnie odbiór był naprawdę dobry i to nie mówię tylko dlatego, żeby fajnie brzmiało w wywiadzie, tylko naprawdę odbiór tej muzyki był w porządku. Jak na niszowego artystę, czy jak na niszowych artystów możemy się pochwalić tym, że w ogóle udało nam się zrobić trasę koncertową, która tam trwała przez powiedzmy 2 miesiące czy 2,5, to jest sukces i sukcesem był odbiór tej muzyki.
muszę powiedzieć, że byliśmy tym mile zaskoczeni. No zdecydowanie najlepszy koncert to jest Rzeszów Jazz Festival, to jeszcze do dzisiaj to sobie wspominamy. Natomiast zobaczymy, jak będzie teraz w Warszawie na zakończenie trasy 14 grudnia gramy w Jazzarium Cafe, także mam nadzieję, że będzie w porządku. Ale znaczy zakończenie trasy, to jest zakończenie trasy 2012. Potem planujemy ferie zimowe, żeby troszeczkę odpocząć, zjeść karpia i tak dalej. No ale od lutego do końca 2013 planujemy cały czas promować naszą epkę i promować cały czas ten materiał na koncertach do samego końca roku. A potem zobaczymy. A potem będzie płyta długogrająca. Ale kiedy? Być może, chociaż na początku zastanawialiśmy się nad tym, aby pod koniec przyszłego roku zarejestrować koncert albo całą serię koncertów i wydać jakiś album na żywo. Najlepiej jeszcze wideo. Także to jest ten taki punkt bardzo, bardzo przyszłościowy, powiedzmy, i odbiegający daleko, daleko w przyszłość, ale jako, że jest to muzyka tego typu, że wszystko dzieje się tu i teraz, jestem przekonany, że jednak najlepiej się ją odbiera poprzez koncerty. To jest taka muzyka typowo koncertowa. No i z tego względu uważam, że ten zespół i ten repertuar zasługuje na to, żeby zarejestrować go właśnie na żywo, najlepiej jeszcze na kilku koncertach i żeby to się zderzyło z rzeczywistością i z odbiorem publiczności. Natomiast longplay na pewno tak, ale to jest jeszcze dalsza przyszłość, bo chcemy się do tego przygotować w taki sposób poważniejszy niż w przypadku epki. To znaczy chodzi mi o muzykę, chodzi mi o to, że w przypadku epki plan był taki, że wchodzimy do studia, nagrywamy utwory tak, jak gramy je na żywo. Właściwie żadnej postprodukcji. To są takie utwory, które możemy w każdej chwili zagrać dokładnie tak, jak są one zagrane na płycie. Natomiast longplay planujemy już zrobić bardziej jako wydawnictwo już bardziej producenckie z jakimiś ingerencjami brzmieniowymi i tak dalej. Ale to jest jeszcze daleka przyszłość. Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich widzów X-Mani Television. Serdeczne zaproszenia na koncert MM3, który się odbędzie 14 grudnia w Jazzarium Cafe. Do zobaczenia. Hej.